Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Izaka, przed wami kolejny odcinek Overwatcha, serii, gdzie łapiemy haksy grasujące w świecie Counter-Strike'a. I witam jak co poniedziałek, moi drodzy, to jest idealny dzień, żeby złapać paru cheaterów. Mam nadzieję, że cieszycie się tak samo jak ja, że ja was widzę, że wy widzicie mnie. Także słuchajcie, zabieramy się oczywiście do oglądania, od razu na start wam życzę miłego tygodnia, bo zaczynamy tydzień od poniedziałku, no to jest taki Overwatch właśnie, myślę, że poniedziałek to jest idealny dzień, słuchajcie, bo mało kto lubi poniedziałki, nie? I taki Overwatchek w poniedziałek to jest coś tam tak na otarcie tych łez. Dobra, troszkę sobie ściszymy, żeby nie było za głośno. Oczywiście, jak lubicie Overwatcha, to możecie poratować łapką w górę. Kierowniku, poratuj łapką w górę. No i tak. I... Przepraszam, nic się nie dzieje. A jednak, już chciałem przyspieszać, ale... Pan podejrzany ruszył. No, movement widzę, że... No taki... Chłop na kierownicę chyba gra. No i chyba zgubił gaz. W dodatku. Także no... Za bardzo nie wystartował. No, teraz ruszył, słuchajcie. O kurcze, skoki! Wow, wow. Co ten chłop robi? No... Griffing? Czyżby Griffing? No tak, słuchajcie, troszkę drażni tutaj teammate'ów. No właśnie, troszkę drażni chyba. Trochę przesadził chyba chłop. Aj, widzę, że się rozkręca ten pan. Rozkręca się. Nie, no słuchajcie, coś się tutaj dzieje w tym demku, wam powiem. Coś się tutaj zaczyna dziać. Oj, ajajaj. Ty, no trafił, patrzcie. Skończyło się kula, a ten dostał przez smoka, co? No, słuchajcie, powiem wam szczerze. O, już myślałem, że to ten, ale to w ogóle jakoś tak dziwnie się zlagowało to demko. Na momencik, po tym strzale Manata. No i podejrzane wie, że trafił, bo dostał asystę. Także musi wiedzieć, że trafił. Ajajajajaj. No i co? Popilnuję sobie mida. No tak, nie ma żadnych skinów. Movement ma niezły. Mimo wszystko, mimo tego początku. Tu na flashu trafił, ale... Celownikiem specjalnie ruszył. No mi się wydaje, słuchajcie, że to może być jakiś smurf po prostu, wiecie? Takie mam wrażenie trochę, bo... No tak, robi sobie fragi, ale też jest dużo zabawy u niego, nie? Więc wydaje mi się, że smurf kontra... No, powiem szczerze, dawno nie było takiego dema. Naprawdę dawno nie było takiego dema. Naprawdę bardzo, bardzo dawno nie było takiego dema, żeby chłop grał na jakimś smurfkoncie, bo takie mamy na razie wrażenie, nie? Na razie normalnie sobie pikuje, w sumie sprawdza sobie normalnie kąty. No, nie zawsze ma szczęście, jak widać. No i teraz się nie rusza. Ma 127 ADR-a, słuchajcie. KD3 ponad. No ciekawe. Ciekawe, co z tego jeszcze będzie. Na razie znowu się zatrzymał na respie i się nie rusza. Oj, to dość długo. Dobra, zobaczmy. 2-3. To było podejrzane na pewno. Ale czy to były haksy? No zginęli teammate na bananie. Wiedział o tym bananie, on dopiero wyjeżdżał z respa, nie? Tu niczego nie sprawdził na tej pozycji. Ale Lilia, snajper, dostał, patrzcie, 3 fragi na bananie. On dostał info, że snajper był na bananie. Dlatego sobie tutaj nic nie sprawdzał, tylko wiedział, że jeżeli Lila gdzieś będzie, to raczej gdzieś na drugim środku. Oj. No i co? A tu nie wiem, co się stało, powiem szczerze. Tu nie wiem, co się stało. No ale co, reportowalibyście go czat? Czy czat? W sumie ludzie oglądający Overwatcha. Bo ja wam powiem szczerze, że okej, mogą być jakieś takie podejrzane akcje. Jasne. Ale jak dla mnie to słuchajcie, to absolutnie jest na razie za mało, żeby go reportować. O, on teraz tak zwyczajnie zginął. Pikował sobie środek na pełnej. No tak trochę wygląda, jakby taki smurf trochę grał na takim, wiecie. Tak, a. P1
pikował sobie mida, ładnie wyczaił, ładnie przycelował. Bez aimbota. Normalny strzałek dla mnie. No cóż, jakby jest dwóch na trzech. To, co mnie trochę dziwi, to fakt, że tam no, dwóch przynajmniej było... Nie no, trzech było widać na baranie, tam są trzy fragi, nie? I on został na środku. Mimo, że tam trzy osoby fragowały po stronie Tero. Jakieś tam info musiał dostać, nawet jeżeli nie, no to mógł sobie patrzeć na scoreboardę. I mimo tego, że teroryści wchodzili beton, się nawet nie ruszył z miejsca, nie? Dopiero teraz się ruszył, jak już została zaplantowana paczka. Mógł wrócić na bombsite B wcześniej, mógłby tam chociaż od respa CT już coś zrobić, nie? A on dopiero później ruszył, to... Nie wiem, ale no jakby no to nie jest, słuchajcie... Może podejrzane, że cheaty, tylko raczej po prostu dziwne podejmowanie decyzji u tego gracza. Dobra, ma kałaszka. Nie ma defa. A nie, ma defa, dobra, ma defa. I to, że tutaj wjechał... No dobra, nie miał dużo czasu, no musiał ryzykować tak naprawdę. I wybuchnie. Po tych zmianach, słuchajcie, to jest masakra w ogóle. Zasięg rażenia tej bomby, nie wiem, na żadnym mapie chyba nie jest taki zasięg rażenia teraz jak na The Inferno, gdzie możesz naprawdę teraz zginąć dość daleko od bomby. Względnie daleko od bomby. Ale nie, to było, no dziwne było to, że podbiegł od razu w bez, ale nie sprawdzając żadnej miejscówki po drodze, nie pikując nawet w biegu, prawda, nie pikując gdziekolwiek, tylko po prostu wbiegł już sobie na pakę, no być może wierzył w to, że nikt go nie będzie już w takiej sytuacji pikował, nie miał dużo czasu też, więc musiał ryzykować, okej. No ale zobaczymy, co tu jeszcze zrobi. A, tamten, dobra, jego teammate ma pakę, więc się ustawił defensywnie po prostu. A to no, zebra. Chyba się zupełnie nie spodziewał, mam wrażenie, na altance pana podejrzanego. Nie no, powiem szczerze, fajne demo. 28 fragów od chłopa, no nie. Dawno czegoś takiego nie było i to od razu, wiecie, ja się cieszę, bo od razu fajny odcinek z tego wychodzi, nie? I to mi się podoba. Widzicie, to po prostu klika w jedno miejsce, nawet niespecjalnie, znaczy w ogóle nie ruszał celownikiem, po prostu klikał sobie w jedno miejsce, no jakby to nie są, słuchajcie, to nie jest cheater, wiecie? No ewentualnie tutaj można by... Tutaj można by ustawić, że przeszkadzał, no bo trafił swojego teammate'a, prawda, w skoku gdzieś tam. No ale, znaczy no to było umyślnie, no bo skakał strzelający ze mną zomy po prostu właściwie w teammate'ów i raz trafił. Ale no to była jednorazowa akcja, więc to też no nie ma co chyba, no. Czasami jest zabawa też. Trochę sobie chłop potrolował, trochę się pobawił, ale myślę, że to za mało, żeby go reportować. No w jednej rundzie się strzelił typa w sumie, który i tak zginął ładów później, nie? Chyba. Tak mi się kojarzy. Więc jak dla mnie to, powiem szczerze, kurde, historyczny moment, słuchajcie. Bez cheatów. Pierwszy raz, słuchajcie, od dawna. Naprawdę, ja, słuchajcie, nie wiem, czy ktoś kojarzy, kiedy było ostatni raz takie demo. Wiecie, była też długa przerwa w Overwatchu. Ale kiedy było ostatni raz coś takiego? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Dobra, gdzie jest demo? No, jest. Demo... Możemy. Odpalać demko. Nie, tylko nie Office, proszę. Tylko nie to. Nie. Ja już wiedziałem, a wy? To za każdym razem wiadomo. Dobra. Przyspieszenie, żeby mieć pewność. A podejrzewam, już trafił chyba jakąś ochotę. Dobra. Dajmy sobie jedną rundę, słuchajcie, tylko. Dla świętego spokoju, żeby mieć pewność, że to... Naprawdę cheaty są, słuchajcie. Ale wydaje się, że... No. Ja pierdolę. Słuchajcie, w ogóle over będzie działać tak, że jak ktoś dostaje reporta na Office, to powinien dostać od razu bana, mam wrażenie, wiecie? Jak ktoś dostaje reporta na Office, z miejsca ban, bo to znaczy, że na 100% haksy. Na 100%. Tak to wygląda. No szybkie demko tym razem. Ale teraz widzicie, jak się obejrzy demo za szybko, bo tamto demo obejrzeliśmy, no ile, w 30 sekund, to później muszę czekać jakieś 10 minut, do 15 minut mniej więcej, na kolejne demo się pojawi w ogóle, no nie? Jak reset gierki robi to samo, muszę czekać. Więc tutaj mam switcha, odpalam sobie giereczkę, o, teraz przezroczyste chyba, a może nawet nie. No, i odpalam sobie giereczkę i czekam jak coś, więc to tak wygląda, słuchajcie, moje nagrywanie Overwatcha. A nie chcę też, wiecie, rzucać samych demek, gdzie jest kręcioła czy coś tam, więc też warto fajne jakieś demka znaleźć na taki odcinek. No i to pierwsze się udało. Wróciłem. Jest demko, słuchajcie, można
kręcić dalej. I Miraż. Dobra, można odetchnąć, tylko pytanie na jak długo, bo... Dobra, słuchajcie, wygląda to nieźle. Wygląda to nieźle. No chłop nawet flesza rzucił. Przydała, no nieźle. No pikuje tak sobie raczej normalnie. Pewnie. Leci dalej. Ale takie zwykłe. Ej, słuchajcie, no to jest... To jest... To może słuchajcie, to być może normalny gość jest. Oho. Może jakiś griffin poszedł, ale słuchajcie, początek był taki, że no typ miał ile? 5 fragów, tak? Czy nie, 6? 6-4 miał statystyki, teraz 3 fragi takie zrobił. Teraz full eco. No i typy skracają, a typ... A on ucieka w sumie. A teraz pomógł trochę. Mógł mieć jako fragi. I teraz trochę żałuję, że se poszedł pewnie. Ale nawet, słuchajcie, nawet ten chłop coś tam... Sprawdzę sobie pozycję, sprawdzę sobie kąty różne, nie? A one się strzelają cały czas z drugim. Także to, słuchajcie, to może być znowu smurf, nie? Który gdzieś tam, nie wiem, próbuje wykorować. No zobaczmy, znowu wejście na... No, nie, ten pik... Ten pik tego gościa na, przy standardzie, no taki... Może troszkę dziwniejszy. W ogóle dwóch gości se poszło w ogóle. Ustawienie 3-5-8. Widzę w meczyku. No, i to było też takie... Widział tego smoka. No i tu, słuchajcie. To było dziwne, nie? I co tu się dzieje? Co się stało? Widzicie, ta noga się jakoś dziwnie poruszyła. Zatrzymał się, demo się zatrzymało, nie wiadomo dlaczego, ty. Ten grenade słyszał. Trafił przez smoka, że tamten strzelał, ale chociaż w sumie kurde, no też tak. Powiem szczerze. Ale tak jak powiedziałem, nie? Dziwny był ten pik na standardzie wcześniej. Tutaj są kolejne takie akcje dziwne jego, to jego pikowanie. Tutaj aimbota nie ma raczej. Raczej nie ma aimbota, ale słuchajcie, myślę, czy przypadkiem nie ma chłop pull haka, wiecie? No i tutaj, słuchajcie, znowu taki dziwny strzał, wam powiem. Znowu bardzo szybki strzał do prawej. I plus właśnie... A, i jeszcze ta ucieczka z Tetrisa, kiedy chłop zaczynał skakać, a no jeszcze tego nie słyszał, wydaje mi się. No tutaj tak, wiedział oczywiście o tym gościu, bo on fragował. Tutaj timing dobry. No i znowu taki kurde szybki strzał. Okej, też patrzę tutaj prawe okno. Słusznie, nie? No ale timing tym razem nie po jego stronie. Bo przy takim smoku do okna, no to trzeba pilnować sobie takiego kątu, chociaż... Było go słychać, czy nie? Tego ara. Dobry flash. No ten cały czas na niego polował jakby, tak? Cały czas polował na tego jednego typa. Tutaj słyszał strzał, więc
Więc zaatakował. No, było niebezpiecznie. No, tutaj ten celownik też jakoś poszedł dziwnie. Nie no, tutaj to ten pan, słuchajcie, mi się nie podoba. Tak jak pierwsze demo, tam nie było jak ich portować moim zdaniem. A tak tutaj... To ten pan mi się nie podoba. Wam powiem. No ale zobaczymy sobie jeszcze. Co on pokaże. No, tutaj nie zerknął wcześniej, dobra. Na 3. No tutaj też normalnie zareagował w sumie, całkowicie, nie? Ta runda wydaje się taka całkowicie normalna, bez żadnych haksów. Chociaż tutaj, kurde, tak się wychylił na ten... na tę galę, no ale... no ale tam widział przeciwnika. Słuchał reloada, to zareagował bardzo dobrze. Tylko nie wziął paczki. Tu się troszkę zgubił. Słyszał go pod oknem, więc nie ma w ogóle sensu, żeby tu patrzył. Może nie usłyszał tego tupnięcia. Zresztą w ogóle patrzenie tej kraty też jest bez sensu. Bo kratę, jeżeli będzie szła, to będzie go to słyszał, nie? O kurde, i tu wam powiem, że... mam zagwozdkę. Tutaj mam zagwozdkę, co zrobić. No ta ostatnia runda zupełnie była bez cheatów, ale może też sobie wyłączył coś, nie? Tak też mogło być, słuchajcie. Ty Ara strzelił. To było wszystko jasne. Normalna runda. Tutaj w sumie wycofał defensywnie, widział nade, widział, że podjeżdżają. To był głęboki nade, więc wycofał defensywnie, żeby nie zginąć. W sumie mądre zachowanie, nie? Dobra, tu chciałem zobaczyć chyba tę rundę. Na moment schował w sumie i wychylił później z Spitfire'em. To normalne. Też. Pierwsze tempo wyglądało to dziwnie. Była przerwa. No ten strzał może był dziwny z jednej strony, a z drugiej to też jest taki standardowy kąt, który często trzymają snajperzy gdzieś tam, nie? Czekał na pik, czekał, no nikt nie wychylił, sprawdził sobie znowu. Nie, dobra, było słychać, nie? Było go słychać, pelikana, że skacze. Było to słychać. Bo słuchaj, to tupnięcie do prawej, nie? I ze strzały było widać, więc mniej więcej celował. Nawet właściwie to bardziej fart w ogóle z Digla, bo on nie do końca celował przeciwnika, tylko te strzały z Digla zeszły po prostu. Jak on strzelał tak trochę w biegu i full auto, to te strzały mu zeszły zwyczajnie, nie? Więc też normalne fragi jak dla mnie. Mimo wszystko, no ten strzał był szybki. Faktycznie tym później na gali, nie? Ale tak też się da trafić. No tutaj to, że patrzył sobie tą dziurę, to jest logiczne też wszystko, nie? W takiej sytuacji. Tylko go zachodził przeciwnik i nie wiedział o tym w ogóle. Było blisko. No timingowo Ara to teraz się wykazał idealnie, nie? Chyba było słychać tupnięcie Ary, tak mi się wydaje. Proszę, demo fatalny był. No dlatego tutaj polował na blisko tego typa. To on tam sobie trochę potupał.
Ojku. Nie, dobra. Ja to w zasadzie nie reportuję. Było kilka takich podejrzanych akcji. Wam powiem, ale jak dla mnie to są, słuchajcie, niewystarczające dowody. To są niewystarczające dowody, bo na pewno bym nie mógł go zreportować z czystym sumieniem, wam powiem. Było bardziej podejrzane to demo niż to poprzednie. To pierwsze w sensie, bo wiadomo, że drugie to tam w ogóle z innej beczki. Ale powiem szczerze, jak dla mnie, słuchajcie, to nie jest demo, żeby go zreportować za haksy, bo trzeba mieć oczywiście... Musi być oczywiste ponad wszelką wątpliwość. A ja wątpliwości mam, więc zreportować go nie mogę. Ale myślę, że bardzo fajnie, słuchajcie, możemy rozpocząć tydzień od tego Overwatcha, bo odcinek myślę, że wyszedł bardzo fajny. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam też dzisiaj na godzinę 21 na mecz Emeritus Banditos, bo rozpoczynamy dzisiaj sezon SE, a w dodatku wcześniej pewnie zrobimy jakiś trening, może o 19 już się uda zebrać, żeby coś tam sobie razem z chłopakami pograć, bo jeszcze w tym sezonie w sumie, czy przed tym sezonem jeszcze nic nie graliśmy drużynowo, graliśmy tylko Wingmany 2-on-2. Najpierw graliśmy z Peworem, Sajem i Pago, potem zagrałem ja z Paszą kontra Pewor Saju, zresztą odcinek pewnie z tego będzie, także jak coś to wypatrujcie na YouTubie, a na dzisiaj to będzie wszystko na YouTubie, bo zapraszam oczywiście na Twitcha wieczorem. A tymczasem trzymajcie się ciepło i miłego tygodnia. Cześć.